trzy zadania, czyli przebudowa węzła komunikacyjnego łączącego drogę krajową numer 63 drogą wojewódzką numer 647 i obwodnicą naszą, ulicą Dąbrowską. Oczywiście jest to nazwa, bo tak naprawdę fizycznie będzie wykonywany łącznik, czyli przedłużenie ulicy Dąbrowskiej. Na razie jesteśmy jeszcze na liście, jeżeli chodzi o program dofinansowania z programu przebudowy dróg lokalnych, ale z tego, co wiemy, już te informacje, które są, ten budżet będzie zmniejszony o połowę, prawdopodobnie z powrotem wróci się do dofinansowania w kwocie tylko 30% i będzie jeszcze zmniejszony o połowę. I wtedy niestety byśmy nie mieli tego dofinansowania, ale to się okaże niebawem, bardzo szybko, myślę, do końca lutego będzie problem rozstrzygnięty, ale i tak, jeśli nie dostaniemy tego dofinansowania, jesteśmy w stanie z własnego budżetu to zadanie wykonać. Czystej w Kolnie, kwota 220 tysięcy złotych i budowa ulicy Sosnowej w Kolnie, kwota 200 tysięcy złotych. Takie ustalenia były na komisjach, tak to szczegółowo rozpisałem. Oczywiście w przypadku, gdyby budżet został znowelizowany, a być może tak będzie, bo wpływy z CIT-ów na przykład z naszego terenu się okazuje, że są troszeczkę wyższe niż w roku ubiegłym, co cieszy, o tak powiem, bo w niektórych planach ten spadek następuje dość poważnie. U nas utrzymuje się na poziomie nawet kilkaprocentowo jest wyższy. Gdyby te środki się pojawiły, to możemy jakoś inwestycję drogową zwiększyć i na pewno wtedy przedstawię to na komisję. 513 tysięcy złotych. I tutaj mamy domy kultury, świetlice i kluby. Nasz wkład, czyli miasta wkład w tę inwestycję, która sięgałaby rzędu miliona, wynosi, czyli remont sali kinowej wynosiłby 150 tysięcy, pod warunkiem, że otrzymamy to dofinansowanie, bo tam konkurencja jest dosyć spora. Pojawiły się środki, być może otrzymamy dofinansowanie. Jeśli nie, będziemy rozważali, czy budować skromniejszy za tą kwotę, którą mamy w budżecie, czy zmienić inwestycje na jakąś inną, ale jest szansa na to, żebyśmy takie dofinansowanie trzymali, ale musimy mieć zabezpieczone własne środki w budżecie, tak?